Dobrze, no i mamy godzinę 18. Zaczynamy, tak? Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu przedpremierowym poświęconym albumowi pana Andrzeja Nowakowskiego Czas, Rynek w Krakowie. Tak jak powiedziałam, album jeszcze nie miał swojej premiery, ta jest zapowiedziana na dokładnie za tydzień, 7 grudnia w poniedziałek. Natomiast już dzisiaj rozpoczęliśmy przedsprzedaż z dużą promocją, bo 50%, więc bardzo serdecznie zachęcam do kupowania. I na początku przedstawię moich rozmówców. Głównym tutaj bohaterem tego spotkania i albumu, o którym będziemy rozmawiać, jest pan Andrzej Nowakowski, dyrektor wydawnictwa Universitas, fotograf, polonista, mieszkaniec, miłośnik Krakowa, ja mogę tak powiedzieć. Bardzo serdecznie również pana Marka Sosenkę, antykwariusza, kolekcjonera, jednego z autorów tekstów, którymi opatrzony jest album pana Andrzeja Nowakowskiego. Przywołam tutaj tytuł Rynek w każdym domu, w którym opisuje pan pocztówki, spektakularną kolekcję pocztówek. Mam nadzieję, że będę miała możliwość jeszcze dzisiaj je pokazać. Witam również panią Monikę Rydiger, historyczkę sztuki, specjalizującą się w sztuce nowoczesnej, a szczególnie rzeźbie. Pani Monika również jest jedną z autorek tekstów, którymi opatrzony jest album. Pani tekst nosi tytuł Pomnikowa gorączka o zaistniałych i niedoszłych monumentach na krakowskim rynku. O tym sobie też porozmawiamy. I na koniec jeszcze witam panią Katarzynę Winiarczyk, pracowniczkę Muzeum Krakowa, historyczkę, muzealniczkę, autorkę artykułu, tekstu zatytułowanego Czas miejski i jego wpływ na i jego upływ na krakowskim rynku głównym. Witam Państwa, witam również naszych słuchaczy. I moje pierwsze pytanie chciałabym skierować do, tak jak już mówiłam, głównego bohatera, głównego autora naszego dzisiejszego albumu, pana Andrzeja Nowakowskiego. Ten album Czas, Rynek Główny w Krakowie nie jest pana pierwszym projektem fotograficznym. Dotychczas wydał pan już kilka tego typu zbiorów fotografii. Wśród nich takimi najważniejszymi, myślę, z punktu widzenia wydawnictwa, w ogóle kultury tak naprawdę, są sąd o sądzie ostatecznym Hansa Memlinga, zbiór fotografii obozu koncentracyjnego w Auschwitz, czy też kopalni soli w Bieliczce. Natomiast ten dzisiejszy nasz album, Rynek Główny w Krakowie, wpisuje się w taki osobny nurt, jak się zdaje, pana zainteresowań fotograficznych, nurt, który nazwałabym krakowskim. Dotychczas ukazały się w ostatnich latach, żeby nie przekręcić tytułu, Blask, Ołtarz Mariacki Witostwosza i Planty krakowskie. Nieco wcześniej fotografował pan i opublikował również albumy o Gołębniku, czyli budynku polonistyki UJ-u przy Gołębi 20, cmentarza, nowego cmentarza żydowskiego i Kolegium Majus. I kiedy zastanawiałam się, jakie pierwsze pytanie powinnam panu zadać, przyszło mi do głowy pytanie dosyć trywialne, wydawałoby się, ale chciałabym, żeby wybrzmiało dzisiaj i żeby pojawiła się odpowiedź na nie. Skąd ta pasja fotografowania Krakowa? No, to na tak ogólne pytanie mógłbym powiedzieć bardzo banalnie i prosto, dlatego że Kraków jest po prostu fascynujący w każdym swoim aspekcie i w każdym swoim fragmencie.
Ale może zacznę od czegoś innego i postaram się to krótko powiedzieć. Oczywiście jest tak, że każda duża metropolia, każde duże miasto, a zwłaszcza miasta zabytkowie w Europie i na świecie, mają swoje portrety. Portrety fotograficzne, portrety albumowe, portrety, które są portrety, które wyłaniają się w rozmaitych fotografiach w zależności od poetyki i od wrażliwości autorów. Ja swego czasu pomyślałem sobie, będąc w Nowym Jorku, oglądając albumy Nowego Jorku, no potężnej metropolii, że co roku ukazuje się co najmniej kilkanaście, by nie powiedzieć kilkadziesiąt albumów, które portretują to miasto w rozmaitych aspektach. Myśmy żyli w trochę innych czasach i ten Kraków biedny, nasz biedny w sensie materialnym, był praktycznie kompletnie niedokumentowanym z punktu widzenia portretowania, czyli z portretu. I gdyby dzisiaj popatrzeć na ten Kraków, który odszedł od nas, czyli przynajmniej od mojego pokolenia, to z trudem rozpoznajemy pewne miejsca, pewne fragmenty tego miasta, kolor tego miasta, no jakby to powiedzieć, wszystkie aspekty tego miasta. To dotyczy również rynku. I stąd oczywiście ta moja potrzeba fotografowania, czyli próba dokumentowania tego czasu, który mi jest dany w tej chwili, przy tych możliwościach, które stwarza no ta nasza współczesna rzeczywistość techniczna, ale też i finansowa, bo nie ma co tu udawać, że to jest tania zabawa, kiedy mówimy o fotografowaniu. I ta potrzeba fotografowania wynika z prostej potrzeby zaświadczania o momencie i miejscu, w którym się jest. No to tak najprościej odpowiem. Tym bardziej, że w Krakowie są tak dziwaczne miejsca, dziwne miejsca, które są kompletnie niedostępne normalnemu człowiekowi, że aż czasami ciarki przechodzą albo trudno to sobie uzmysłowić. Wspomniała Pani o cmentarzu żydowskim na Miodowej. To jest w prostej linii około 1,5 kilometra. Jakby dzisiaj zapytać normalnego, cokolwiek to znaczy, krakowianina, co jest na cmentarzu, kto spoczywa na cmentarzu żydowskim na Miodowej, jak to miejsce wygląda, to obawiam się, że niewiedza w tym względzie jest duża. Innymi słowy, są tak piękne i dziwne i tajemnicze miejsca w Krakowie, że one po prostu wymagają, najprościej mówiąc, dokumentacji. Oczywiście dokumentacji historycznej, dokumentacji zawodowo, że tak powiem, prowadzonej przez muzea, ale też i dokumentacji, które wynikają z pewnej konieczności, no, polegającej na tym, że ktoś ma swoją wrażliwość, mam swoją, czyli chodzę po mieście i fotografuję. O. Tak, i to zdecydowanie widać również na przykładzie tego dzisiejszego naszego albumu Krakowa, że widać tam Pana wrażliwość i ten album nie jest taki do końca pocztówkowy. No chcę Pani powiedzieć łagodnie, nie jest oczywisty. Tak, jest on oczywisty. Jest bardzo nieoczywisty, to wiemy, to ja wiem. Tak. I o tę subiektywność też chciałam zapytać, dlatego że oczywiście autorem fotografii jest Pan, natomiast każdy, zdaje się, że chyba każdy z Pana albumów właśnie opatrzony jest tekstami różnych osób, różnych autorów, bardzo różnych. I tutaj jeszcze na sekundę, jeżeli Pani pozwoli, coś dodam. Te wszystkie moje albumy są oparte na pewnym założeniu, mianowicie na założeniu, że trzeba dowartościować pewne pojęcie popularno-naukowe. My nie mamy zbyt bogatej tradycji albumologicznej i to jest rozmaicie w polskich wydaniach, a na świecie jednak to jest pewna kategoria czy pewien gatunek niesłychanie ważny. I tak, faktycznie, dla mnie nawet bardziej są istotne teksty państwa niż moje zdjęcia. I to mówię z absolutnym przekonaniem i szczerze, dlatego że w gruncie rzeczy fotografia jest tylko ilustracją pewnej wiedzy o rozmaitych aspektach problemu, który książka porusza. W przypadku rynku krakowskiego to jest niesłychanie eklektyczny temat.
Ale muszę powiedzieć, że z jednego jestem zadowolony. To jest coś niesłychanego. Mianowicie z tych tekstów, które autorzy napisali. Nagle się okazało, że ten rynek rozrasta się do pewnego monumentu w tych tekstach. Ilość problemów, ilość aspektów, ilość, jakby to powiedzieć, ciekawych rzeczy, no jakby przerosła mnie w jakimś sensie. Ja sobie tam wymyślałem tematy i propozycje, kto by to mógł napisać, ale to mnie przerosło. I w tym albumie po raz pierwszy jest tak, że ilość tekstów i tej wiedzy ścisłej jest o wiele większa niż samych moich fotografii. I jeżeli ten album jakoś tam ocalę, to na pewno będzie tylko zasługą autorów tych tekstów. Na pewno zdjęcia z tymi tekstami bardzo się uzupełniają. Ja tutaj może bym się sprzeczała, które jest ważniejsze, a które mniej ważne, czy część z tekstów, czy no to ja już jestem pewny, ja wiem. Proszę mi wiedzieć. Ostatnie zdanie oczywiście należy do autora. Ja mam nadzieję, że Państwo wiedzą, udostępniłam elektroniczną wersję tego albumu. Jeszcze nie jest dostępna, natomiast już tutaj możemy zdradzić troszkę tajemnicy. Widzą Państwo? Tak? Nie słyszę komentarza, że tak. Urywa się Pani głos trochę. Urywa się. Próbuję troszeczkę bliżej. Udostępniłam na ekranie książkę w wersji elektronicznej. Tutaj widzimy stronę, nie okładkę, ale stronę już tytułową. Zaraz przejdę do autorów tych tekstów, dlatego że o nich chciałabym też Pana zapytać. Tekstów. Kiedy przeglądałam te wypowiedzi, zastanawiałam się nad tym, jak są dobierane te osoby, które swoimi wypowiedziami opatrują pana fotografię. Tak jak Pan powiedział, zastanawia się Pan wcześniej, proponuje pewne tematy, zastanawia się, kto mógłby na ich temat się wypowiedzieć. I tutaj powiedziałabym, że w oczy rzuciły mi się takie dwie grupy autorów. Jedna z tych grup to są specjaliści, historycy, naukowcy, historycy sztuki, muzealnicy, archiwiści. Druga grupa to są osoby emocjonalnie i życiowo związane z Krakowem, związane z miastem. Widzimy tutaj, mam nadzieję, że Państwo widzą na swoich ekranach te nazwiska, więc wśród takich osób jak chociażby profesor Jacek Burchla, pojawiają się nazwiska Macieja Maleńczuka, Andrzeja Mleczkowita-Szostaka. I chcę zapytać, czy ta intuicja jest słuszna, że z jednej strony w tym albumie chciał Pan zgromadzić wypowiedzi właśnie naukowców, specjalistów, ludzi, którzy zawodowo zajmują się Krakowem, a z drugiej strony ludzi, którzy, dla których Kraków znaczy coś w sensie osobistym, a może te dwie grupy się łączą, może to nie ma sensu rozdzielać tych dwóch kategorii. To zadaję trudne pytanie, ponieważ rzeczywiście jest pewien problem. Problem polegający na tym, jak pogodzić taką perspektywę historyczną z perspektywą osobistą. Oczywiście nie ma tutaj żadnego rozdźwięku, ale to jest strasznie trudno w dwóch słowach powiedzieć. Moje doświadczenie rynku krakowskiego to jest doświadczenie młodego chłopaka, który no, w latach 70. pojawił się na studiach na ulicy Gołębiej, na polonistyce i doświadczał ten rynek codziennie. A z drugiej strony uczył się tego rynku w jakiejś takiej perspektywie krakowskiej. I nie wydaje mi się, żeby dało się mówić uczciwie o rynku krakowskim bez własnego osobistego doświadczenia. Więc mówiąc najprościej, najbanalniej, stąd wypowiedź, czy stąd tekst Andrzeja Mleczki, czy tekst Maleńczuka, no rewolucjonisty w jakimś sensie. I to są nasze doświadczenia, moje osobiste doświadczenia, które no, czasami bywały dramatyczne w pewnych momentach w latach 70. i 80. Ale rynek krakowski ma to do siebie, że no, w gruncie rzeczy on za każdym razem będzie inny w zależności od tego, kto ten rynek przeżywał w latach, kiedy miał 20-30 lat,
od zawsze po przyszłe nasze pokolenia. Więc ja tutaj nie widzę żadnej sprzeczności. Mm-hmm. Tutaj też nawiążę do tekstu Wita Szostaka, który pisał bodajże o 11 rynkach, tak? Pan tutaj mówi o tej perspektywie... O 11 ulic, które dochodzą. Tak, tak. Pan tutaj mówi o tej perspektywie historycznej, że w zależności od tego, w jakiej epoce żyjemy, tak? Czy nawet w jakim roku, bo to zdaje się, że rynek niemalże z roku na rok coś innego może przedstawiać. To Wit Szostak tutaj porusza też tę perspektywę geograficzną i pisze o tym, że w zależności od tego, tak naprawdę z której strony na ten rynek wchodzimy, to może być zupełnie inna przestrzeń, co jest bardzo ciekawe. Niestety nie ma z nami dzisiaj pana Wita Szostaka, ale mam nadzieję, że do jego tekstów sięgniemy jeszcze i będzie możliwość porozmawiania o nim. Dobrze, więc teraz chciałabym zadać pytanie pani Katarzynie Winiarczyk. Kiedy już porozmawialiśmy chwileczkę o tym, kim są autorzy tekstów, to ja powiem, że ja osobiście ten tekst pani Katarzyny Winiarczyk widziałam jako wypowiedź specjalistki, kogoś, kto i historycznie, i zawodowo związany, znaczy historycznie w takim sensie, że jest pani historyczką, więc może bardziej naukowo i zawodowo jest pani związana z Krakowem. Tak jak wspomniałam na początku, pani tekst nosi tytuł Czas miejski i jego upływ na krakowskim rynku głównym. Sam album opatrzony jest nad tytułem Czas i o czasie właśnie pani tekst traktuje. Pisze pani bardzo dużo i bardzo ciekawie w ogóle o tym, czym był czas dla mieszkańców Krakowa i dla krakowskiego rynku, to znaczy o zegarach, o dzwonach, które są bezpośrednio oczywiście związane z upływem czasu. Chciałabym się tutaj nie wdawać jakoś bardzo w te szczegóły historyczne. Też mieliśmy okazję na spacerach z Uniwersytasem pomówić o tym. Takie dwa spacery odbyły się na przełomie września i października, kiedy pani oprowadzała nas właśnie po rynku i tym głównym tematem spacerów był czas. Natomiast tak bardzo ogólnie, czym jest czas dla Krakowa? Jak czas obchodzi się z krakowskim rynkiem i skąd wybór takiego dość nieoczywistego tematu? Ja jeszcze powrócę, mam nadzieję, do kwestii tego nadtytułu i mam nadzieję porozmawiać o tym z samym autorem, z panem Andrzejem Nowakowskim. Natomiast do pani właśnie pytanie, dlaczego czas, czym jest czas i dlaczego jest ważny dla Krakowa? Jeszcze raz dobry wieczór państwu. Ja pozwolę sobie zacząć tak bardziej właśnie ogólnie i może nawet prywatnie. Ponieważ czas jest takim zjawiskiem wszechobecnym w naszym życiu, ale jednocześnie jakże trudnym do zdefiniowania. Wielu filozofów, wielu artystów, wielu badaczy próbuje zgłębić jego tajemnice, ale czy tak na dobrą sprawę komuś się udało? Ja tutaj się zawsze posiłkuję takim pytaniem, które zadawał sobie święty Augustyn, nie tylko on. Czymże jest czas? I mnie się ta jego odpowiedź bardzo podoba, ponieważ on pisze tak, że kiedy mnie nikt nie pyta, to ja wiem, ja to czuję. Ja w swoim umyśle, w swoich doznaniach, doświadczeniach, w zmianie, jaką dostrzegam, rozumiem, wiem, czym jest czas. Ale jak mnie ktoś zapyta, czym jest ten czas, to mi jest to ciężko wypowiedzieć. Więc ja tutaj sobie troszkę ułatwiam zadanie i nie zajmuję się czasem ogólnie jako fenomenem czasu, ale badam taką kategorię, można powiedzieć, czasu, jaką jest czas miejski. I ta moja pasja do zgłębienia tego zjawiska wzięła się z seminariów magisterskich u pana profesora Krzysztofa Zamorskiego i tak trwa już kilkanaście lat. I właśnie ten czas miejski najbardziej mnie interesuje, ponieważ poprzez zgłębienie historii tego czasu, tego procesu w zasadzie, który cały czas trwa, próbuję bardziej poznać współczesność, teraźniejszość, czasoprzestrzeń w zasadzie, w której żyjemy. I chciałam państwu dosłownie kilka zdań na temat tego pojęcia czasu miejskiego powiedzieć. I takie bardzo pomocne w badaniu czasu miejskiego tego pojęcia, tej kategorii są prace Jacques'a Le Goffa, który pisał, że czas miejski narodził się
mniej więcej na przełomie XIII-XIV wieku. Dlaczego wtedy? Bo można powiedzieć, zaszła pewna rewolucja, nie boję się użyć tego słowa, rewolucja technologiczna, ponieważ skonstruowano pierwszy zegar mechaniczny. I nie bez przyczyny te pierwsze zegary mechaniczne pojawiają się przeważnie na wieżach miejskich, w miastach. I tu druga rewolucja, która zaszła bardziej w nas. Mówię w nas w sensie ludziach, ówczesnych mieszkańcach miast, mieszczanach, ponieważ do tej pory czas należał, takie było pojęcie, do Boga. Bardziej mówiliśmy o czasie w kontekście sakrum. A tutaj w miastach właśnie czas nabiera bardzo wymiernego znaczenia. Czas zaczyna mieć wartość i być cenny dla człowieka. Skąd to się bierze? Bo to właśnie w mieście średniowiecznym, w Krakowie, bo o tym piszemy, kupiec liczy czas przebytej drogi towaru, tak? Transportu towaru, bo to zaczyna być cenne, ważne. Rzemieślnik chce się wywiązać terminowo ze zlecenia, które dostał. Rada miasta również próbuje zawiadywać miejską społecznością poprzez wirkierze, poprzez rozporządzenia, które regulują czas życia, nawet często bardzo intymne sfery życia miejskiego. Więc summa summarum, czas miejski to jest właśnie czas życia, funkcjonowania społeczności miejskiej, które wyznaczają dane sygnały. I jeżeli mówimy, tak jak powiedziałam, próbuję poznać, czym jest bycie mieszczaninem, jakie są te wartości mieszczańskie, to właśnie czas jest składową tej miejskiej tożsamości. Ponieważ w dawnych czasach orientowanie się z jednej strony w przestrzeni, topografii miasta, było takim wyznacznikiem, że to jest moje miasto, to jest moja przestrzeń, to jest moje miejsce bezpieczne, ale z drugiej strony orientowanie się w odgłosach, w biciu dzwonów, z której wieży dzwon bije, ale też orientowanie się w nawoływaniach nocnych stróżów, w innych dźwiękach również było częścią składową bycia obywatelem miasta. Mieszczanin obok tego, że był człowiekiem wykształconym, oczywiście pobożnym, solidarnym, broniącym miasta, również był człowiekiem punktualnym. Oczywiście ta punktualność była troszkę inaczej rozumiana niż obecnie. Ale ja uważam, że właśnie czas miejski jest składową naszego dziedzictwa. Każde miasto niegdyś posiadało własny czas, już nie będę w to wnikać, to wszystko jest napisane w artykule, ale dla mnie jest to ważne, że również czas, takie zjawisko, taki fenomen jest elementem naszej miejskiej, krakowskiej tożsamości. Stąd cały czas próbuję go, ten temat zgłębiać. Tak, i czas wbrew pozorom ma też swoją, o czym pani pisała i opowiadała właśnie w trakcie wspomnianych przeze mnie spacerów, ma też swój materialny wymiar, to znaczy to, co widzimy na krakowskim rynku i słyszymy w postaci dzwonów, jest pewnym wyrazem tego, że czas to nie tylko pojęcie abstrakcyjne, tak, ale też bardzo, bardzo konkretne, namacalne, widoczne w postaci zabytków. I tak jak pani powiedziała, no czas jest częścią tożsamości i tutaj wydaje mi się takim dobrym łącznikiem z przeszłością. Dlatego chciałam teraz przejść do pana Marka Sosenki i zadać panu pytanie właśnie o przeszłość. Tak jak wspominałam, jest pan autorem artykułu Rynek w każdym domu. Niewiele zdradza ten tytuł tak naprawdę, o czym pana wypowiedź jest, a jest o pocztówkach. Podzielę się teraz może jeszcze raz widokiem książki, żeby pokazać państwu kilka z tych pocztówek, jakie zaprezentowane zostały w albumie. Tutaj jest tekst i następnie właśnie pocztówki. Więc teraz już bezpośrednio pytanie do pana. Czego o przeszłości krakowskiego rynku możemy dowiedzieć się z dawnych pocztówek, kartek korespondencyjnych?
Oczywiście możemy się dowiadywać o wszelkich zmianach, jakie na tym rynku dokonywały się, natomiast trzeba brać pod uwagę fakt, że pocztówka, odkąd tylko powstała, była znakomitym towarem. Wszyscy, którzy produkowali pocztówki, ten przedmiot do szybkiej korespondencji, starali się prześcignąć konkurencję, pokazywać coś najatrakcyjniejszego, chociaż wydawałoby się, że jest tylko 5 obiektów, które zawsze mogłyby interesować każdego zwiedzającego czy odwiedzającego rynek, a moja teoria, że niektórzy fotograficy czy osoby przygotowujące się w ogóle do sfotografowania, bo przygotowanie do zrobienia zdjęcia to nie wyglądało jak w tej chwili, że wybieramy sobie obiekt i robimy 50 zdjęć w ciągu sekundy, tylko to było przywiezienie całego aparatu, klisz, wybieranie bardzo, bardzo staranne miejsca, z którego zrobimy zdjęcie i miejsca i obiektu, który sfotografujemy. To jest coś niezwykle istotnego. Ja czasem, mówiąc o pocztówkach górskich, mówię, że tak, mamy górę jakąś, tylko proszę się zastanowić, gdzie musiał się wdrapać człowiek, który robił to zdjęcie. Podobnie mamy z samym rynkiem, ale co cieszy mnie, to czasem fotografujący obejrzał się wokół siebie i zobaczył, że stojąc tyłem do zabytków może uzyskać równie atrakcyjne, niezwykłe ujęcia. Zresztą w albumie tu ich będzie dość dużo, a jeżeli prześledzimy widoki tych samych obiektów, tych samych miejsc, robionych z tego samego miejsca pod tym samym kątem, ale z różnych okresów, to nagle ukazuje nam się rynek zupełnie inny. Rynek, wiadomo, że jako centrum miasta przechodził bardzo wiele losów. Zniknęły z rynku tramwaje, które były niewątpliwie atrakcją, ale też i świetnym środkiem komunikacji. Zniknęło większość straganów do sprzedaży warzyw i owoców, zostały tylko kwiatowe. Jest jeden z obiektów, który ma podwójnie ważną historię, bo po pierwsze na rogu ulicy Świętego Jana i Rynku stały kamienice, które zostały zburzone na początku XX wieku i w miejsce ich została postawiona super nowoczesna, bardzo kontrowersyjna jak na owe czasy kamienica Feniksa Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Budynek, który mówiono, że zupełnie nie pasuje do charakteru rynku, ale jednak po pewnym czasie wpisał się w tą historię. Ale miejsce, na którym został postawiony Feniks, wiąże się z kolei z pocztówkami, bo w tej właśnie jednej z tych kamienic wyburzonych pod Feniksa odbyła się pierwsza w Polsce, jedna z pierwszych na świecie wystaw kart pocztowych ilustrowanych, które w większości już wówczas zaczynały być światodrukowane według fotografii, ale nie zapomniano o artystach i między innymi wspaniałym dokumentalistą malującym Kraków był Stanisław Tondos, który za serię pocztówek z widokami Krakowa dostał na tej właśnie wystawie wielki złoty medal i wspaniały dyplom. Znajdują się te obiekty w tej chwili w Muzeum Krakowa. Także że to spojrzenie zarówno obiektywu, który widzi tylko w sposób techniczny całe przedstawienie, no to było równoległe do i równie ważne było, jeśli chodzi o malowanie. Jedną z takich ostatnich ważnych pocztówek malarskich jest pocztówka wykonana przez Antoniego Mnichowskiego, przedstawiająca wielką uroczystość 1 maja. 1 maja w Rynku to była centralna impreza i 1 maja wpisywały się co rok w tą ważną historię. Ale poza tym zniknął nam w pewnym momencie w czasie okupacji pomnik Mickiewicza. Został
udokumentowany ten moment burzenia pomnika, ale pomnik potem powrócił, więc mamy zdjęcie, kiedy nie było pomnika, bo jeszcze w ogóle go nie było, bo nie postawiono. Mamy zdjęcie z pomnikiem przez długi czas istniejącym w okresie międzywojennym, potem ten okupacyjny moment zburzenia pomnika i potem przywrócenie pomnika, więc niby jedno miejsce do fotografowania, jeden obiekt, a jednak obraz za każdym razem inny. Nie tylko same obiekty zmieniały się, bo zmieniały się też nazwy, które bardzo wiele o naszej historii mówiły, między innymi Pałac pod Baranami, który w tej chwili każdy rozpoznaje nazwę, rozpoznaje obiekt Pałac pod Baranami. W latach 50. został nazwany i w ogóle został użyty jako obiekt użyteczności publicznej. Nazywał się Dom Kultury Robotniczej imienia Józefa Stalina pod Baranami. Więc ta nazwa zniknęła, ale gdyby nie to, że pocztówki się zachowały, to ja też sam nie wiedziałbym o tego typu historii. Z kolei już 50 lat temu mniej więcej myślano bardzo intensywnie o tym, że Kraków zginie pod hałdami śmieci, pod warstwami kurzu i urządzono duży konkurs na plakat ekologiczny. I wspaniały powstał plakat, który uwieczniono na pocztówce z zarysami rynku głównego w kłębach kurzu i dymu. I tekstem: miałeś, chamie, złoty gród, ostał ci się jeno smród. Więc to też taki dokument, który świadczy o bardzo dobrym ekologicznym myśleniu, o tej trosce o rynek, który mógłby w którymś momencie przestać w ogóle istnieć. Myślano o rynku dobrze, myślano źle, zastanawiano się, co rynek może upiększyć, a co nie. Ja myślę, że koleżanka powie parę słów też o niezrealizowanym, niepostawionym w rynku głównym pomniku Kościuszki, którego makieta jedynie stała w rynku. Niedaleko tego miejsca, które nie zostało udekorowane pomnikiem, ponieważ Towarzystwo Upiększania Krakowa sprzeciwiło się, jest głowa z brązu projektu Mitoraja. Jest jednym z takich bardzo kontrowersyjnych obiektów, ale jednak już wpisanych w tą historię rynku. Ja na koniec chcę tylko powiedzieć, że usunięto z rynku masę ogromną kiczowatych reklam. Miejsce tych reklam wydawałoby się, że zostanie zastąpione jakimiś świetnymi reklamami, bo bez reklam przecież instytucje nie mogą funkcjonować. Jeszcze nie doczekaliśmy się takich idealnych rozwiązań. Natomiast rynek, wszystkie chodniki zajęły ogródki, które też są jakąś historyczną zmianą. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie było. Całe chodniki zajęte przez ogródki kawiarniane czy restauracyjne. I na koniec, wydaje mi się, że tyle wydarzeń ważnych, historycznych odbyło się w rynku głównym. Mamy też w tej chwili taki znak czasu okrutny jak COVID-19. Tego typu wydarzenia, wydaje mi się, że gdzieś w tym centrum Krakowa powinny być zapisywane. Zarówno wystąpienie Ignacego Daszyńskiego, jak i przemarsz konduktu pogrzebowego z Piłsudskim, czy właśnie chociażby ten okrutny czas jak obecnie. Przy placu na Groblach były tabliczki powodziowe. Pokazywano na tych tabliczkach miejsca, do których sięgała woda. W tej chwili moglibyśmy takie miejsce w Krakowie wymyślić, żeby znaki czasu w rynku umieścić. Dziękuję panu bardzo za wypowiedź. Pan poruszył tutaj tyle tematów, o których też chciałam wspomnieć i które jakoś nawiązują do tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, że prawdę mówiąc nie wiem od czego zacząć. Może zacznę od tego, że wydarzenia, czy też obiekty, o których pan wspominał, pokazuje na ekranie udostępnionym
tutaj strącenie pomnika Adama Mickiewicza, gmach Feniksa właśnie, ten pierwszomajowy tłum pod sukiennicami. Teraz też tak w nawiązaniu do pana wypowiedzi chciałabym porozmawiać przez chwilę z panią Moniką Rydiger. Pan Marek Sosenko wspomniał o kontrowersjach związanych z pewnymi zmianami na rynku. Pani tekst, pani artykuł, czy słychać mnie dobrze? Rywam tak. Trochę. Staram się złapać. Dobrze, to ja postaram się troszeczkę bliżej mikrofonu być. Pani artykuł zatytułowany jest Pomnikowa gorączka, tak? O zaistniałych i niedoszłych monumentach na krakowskim rynku. Pisze pani bardzo dużo o historii przede wszystkim tak zwanego powszechnie znanego Adasia, tak, czyli pomnika Adama Mickiewicza. Pisze pani też o tym niedoszłym pomniku Kościuszki, o którym też pan Sosenko wspominał. Może pani oczywiście do historii się odwoływać, ja natomiast chciałabym z panią akurat poruszyć temat przyszłości krakowskiego rynku, przyszłości w ogóle przestrzeni publicznej. O, pan Marek nam tutaj uciekł, mam nadzieję, że za momencik wróci. Jest pani specjalistką w historii sztuki współczesnej, zwłaszcza rzeźby, i w swoim artykule tak dochodzi pani ostatecznie od tej części historycznej do współczesności i do roku 2003, żeby się nie pomylić, tak, kiedy to w Krakowie miała miejsce wystawa rzeźb Igora Mitoraja, która wzbudziła ogromne kontrowersje, o których też pan Marek wspomina. Potem w 2005 roku rzeźba, która została podarowana miastu, Rozbendato, tak, również tą dyskusję pobudziła i do tej dyskusji krakowianie wrócili. Dziś wydaje się, że rzeźba ta staje się już powoli takim częścią krajobrazu krakowskiego rynku, która jest absolutnie nieusuwalna, tak? Staje się czymś klasycznym. Natomiast te wydarzenia miały miejsce już 15 lat temu. Z tej perspektywy czasu chciałabym panią zapytać, co pani jako specjalistka i też znawczyni sztuki współczesnej i rzeźby i architektury sądzi o przyszłości rynku w takim sensie, czy widzi pani ten krakowski rynek główny jako kompozycję architektonicznie ukończoną, czy nadal jest tutaj miejsce na zmiany i na zmiany, mam na myśli takie pokoleniowe, tak? Czy rynek będzie się zmieniał, czy to jest już relikt przeszłości i coś, w co nie powinno się ingerować? To znaczy, no, jeśli chodzi o kształt architektoniczny, to myślę, że na obecną chwilę to jest zamknięty kształt architektoniczny i to, co mamy na rynku, no musimy o to dbać, no chyba, że trafi się jakiś straszny kataklizm i coś się podzieje z jakąś strukturą, która jest na rynku, no to wtedy nie wiem, może będziemy proponować Geriemu, żeby nam to drugie Bilbao zrobił w rynku, no ale broń Boże. Natomiast to doświadczenie... Tylko może wyjaśnię, że tutaj poprzez to pojęcie architektoniczne miałam na myśli tak rozumienie go bardzo szeroko, to znaczy nie tylko jako budynków, ale to jako obiektów, które na tym... Nawiązuję. Tak. Już nawiązuję. Powiem szczerze, że w 2003 roku byłam kuratorką wystawy Igora Mitoraja i ten pokaz, który zaistniał na rynku, to w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury i to był jakby trochę taki nasz eksperyment, który podjęliśmy razem z artystą. Wywołało to, nie ukrywam, trochę zaskakujące dla nas emocje, ale no myślę, że no to już jest perspektywa ponad 15 lat, więcej jeszcze lat. I w tym czasie też no, dużo się zmieniło w sztuce publicznej, tak zwanej sztuce publicznej. Co się wtedy stało? No po prostu
kiedy obiekt wychodzi z muzeum i trafia do przestrzeni otwartej, przestrzeni publicznej, trzeba się liczyć z tym, że ta przestrzeń działa jak właśnie jak agora. To nie jest coś, co po prostu układamy, że przyjdzie widz i powie, och, jakie piękne. No nie, to jest dynamiczna przestrzeń, gdzie jest przestrzeń debaty, gdzie jesteśmy my i jacyś oni. No zawsze tak to jest. I nie w zasadzie jakiejś, powiedziałabym, wrogości, tylko oponentów. No nie, nie można zakładać, że coś, co istnieje w przestrzeni publicznej, będzie no, odbierane na jednym poziomie przez wszystkich. Tak się nigdy nie dzieje. Ktoś po prostu może sobie nie życzyć oglądać rzeźby Mitoraja i rzeczywiście byli tacy, którzy nawet podali nas do prokuratury, że szerzymy pornografię. No ale że nagi akt męski w sztuce jest obecny od zarania dziejów i nic w tym nie ma zdrożnego. Natomiast no właśnie, już nie wspominać o malarstwie religijnym, gdzie zawsze przecież ten akt taki czy inny, bardziej oględny czy bardziej dosłowny istniał. Natomiast niewątpliwie trochę szkoda, że się wtedy zrobiło tak strasznie gorąco wokół tego pokazu, bo generalnie muszę powiedzieć, nie z tym pokazem, tylko to był kapitalny eksperyment, żeby właśnie ten rynek pokazać jako rodzaj salonu sztuki. Nie na zawsze, bo przecież te rzeźby były tylko na parę tygodni, ale jakie niesamowite wizualne opcje zyskiwaliśmy. Każdy mógł zobaczyć ten rynek zupełnie inaczej, w innym kontekście. To było fajne doświadczenie. Mhm. I właśnie widziałabym przyszłość w kierunku eksperymentowania ze sztuką wysoką, bo ta sztuka na rynku jest, ona się rozgrywa, mamy różne pokazy. Belczak jest tutaj nieoceniony, bo promuje swoimi happeningami właśnie to nakład wysokiej i to jest fantastyczne. Już nie wspomnę o tym, że przecież były akcje w Galu Art Boom, gdzie ten rynek był, że tak powiem, używany jako kontekst do działań artystycznych. Natomiast mnie trochę brakuje takiego... Coś troszeczkę Panią przerywa. Tak? Bardzo... Było lepiej, jest troszkę gorzej. Może poczekamy chwilkę. Nadal niestety przerywam. Państwo też, zdaje się. Słyszycie mnie Państwo, czy? Proszę jeszcze coś powiedzieć, bo... Państwo dobrze? Teraz jest... Było lepiej, teraz jest troszkę gorzej, ale może proszę spróbować. Teraz jest trochę lepiej, bo zdaje się, że też rzeczywiście... No niestety nie słychać. Ojej, to zaraz, to jeszcze raz. Teraz nie? Nic? Teraz lepiej. Teraz przestało. Teraz lepiej? Tak. No to próbuję jeszcze dokończyć, co nie wiem, na czym się urwałam, ale proszę mi dobrze? Jestem dalej słyszalna, czy dalej problem? Też mi się przerwało, teraz ją słychać, więc może spróbujemy. Mówiła Pani o tym, jak Pani widzi. Jak Pani widzi tę przyszłość? No więc właśnie chciałabym, myślę, że oczywiście to są niełatwe eksperymenty z takimi, takie rzeźbiarskie, żeby na parę tygodni zaoferować artyście przestrzeń rynku. Natomiast muszę powiedzieć, że takie eksperymenty od paru lat są realizowane we Włoszech. Znakomity rzeźbiarz Arnaldo Pomodoro właśnie w ten sposób jest zapraszany do przestrzeni zabytkowych i miał taki znakomity pokaz w Pizie, miał znakomity pokaz w Mediolanie, gdzie rzeźby są po prostu no, w kontekście tego zabytkowego otoczenia architektonicznego i to
Totalnie, to są na wskroś nowoczesne rzeźby. To nie jest w porównaniu do Mitoraja, który się odwoływał do klasycyzmu, do antyku, to są rzeźby absolutnie nowoczesne. I ja miałam okazję jeszcze w latach 90. widzieć taką prezentację Arnaldo Pomodoro właśnie w Cytadeli San Leo i byłam po prostu olśniona, że można na parę tygodni udostępnić taką przestrzeń publiczną właśnie artyście. No to jest artysta, że tak powiem, no... To nie jest sztuka popularna, to jest sztuka wysoka. I tego mi trochę brakuje. Ja wiem, że oczywiście koszty takich pokazów są ogromne, ale może raz na parę lat można by też i mieszkańców, i turystów oswoić z czymś takim. Oczywiście my jesteśmy już, przyznam szczerze, że to, co zobaczyłam w kwietniu rynek, a mieszkam w nieopodal, to był szok dla mnie, bo jak przyjechałam na studia w 80 roku, to owszem, rynek był różnie szary i znaczy pusty, ale aż tak to nie. I powiem szczerze, że to było nowe doświadczenie dla mnie zupełnie. Ale być może zobaczymy, bo jesteśmy obecnie pewni świadkami jakiegoś na pewno zwrotu cywilizacyjnego, bez wątpienia. Może zobaczymy, w jakim kierunku pójdą te zmiany i być może warto by poeksperymentować właśnie więcej z tą wysoką w kontekście rynku. Nie wiem, tak, czy ja byłam myślę... słyszana, czy... Tak, słychać było panią już dobrze, tam raz coś przerwało, ale wypowiedź była całkowicie słyszalna. Dziękuję bardzo. Ja tak od siebie dodam, że myślę, że chyba jednak coś być może się zmieniło w ciągu tych 15 lat, jeżeli chodzi o też reakcje publiczności na przestrzeń sztuki w tym historycznym otoczeniu. Zwłaszcza, że tak jak pani mówi, pandemia koronawirusa i ten wielki lockdown wiosenny pokazał nam, że rynek może się zmienić, może wyglądać inaczej. I o to chciałam też zapytać pana Andrzeja Nowakowskiego. To właściwie miało być takie pytanie na koniec, ale skoro ten temat został już poruszony, to może teraz o tym powiem i o to zapytam. Zdaje się, nie pytałam pana o to, ale wydaje mi się, że rozpoczął pan pracę nad albumem, tą pracę fotograficzną jeszcze przed wybuchem epidemii, prawda? Tak, natomiast w albumie są też zdjęcia już w trakcie lockdownu z tym absolutnie opustoszałym rynkiem, nieznanym, czasem przerażającym, czasem fascynującym. I tu moje pytanie, jak te wydarzenia ostatnich miesięcy, pandemia, lockdown, konieczność zachowania dystansu społecznego wpłynęły zarówno na pracę nad albumem, jak i na pana osobiste postrzeganie tego, czym krakowski rynek jest, jak się zmienił, czym będzie? Kolejne trudne pytanie, ale po kolei. Niesłychanie się cieszę, że akurat dwie panie są, pani Winiarczyk i pani Rydygier, dlatego że tytuł albumu jest Czas. Właściwie ten tytuł przyszedł mi do głowy w marcu, w momencie, kiedy zaczęło się to, co się zaczęło. Ponieważ wtedy rynek krakowski całkowicie opustoszał. I nagle zrozumiałem, co jest takim stałym elementem w tak eklektycznym przeżyciu w historii dla fotografa, eklektycznym przeżyciu upływającego rynku w czasie. To jest miejsce. To jest to miejsce, które ma swoją architekturę, swoją pojemność, swoją wyporność, swój metraż, mówiąc w metrach kwadratowych, które musiało zmieścić w historii tyle rozmaitych, sprzecznych, rozmaitych wydarzeń, które chciałoby się zmieścić w albumie. I nagle odkryłem przestrzeń. Przestrzeń, która jest znaczona dwoma elementami. Czasem i właśnie, i tutaj do pani Moniki, i tą niewiarygodną chęcią upamiętniania od pewnego momentu historycznego tego miejsca rozmaitymi pomnikami. Mhm.
I to jest coś niesłychanego, dlatego że budzą się we mnie, czy budziły sprzeczne uczucia. I tutaj zmierzam do pomnika Adama Mickiewicza. To jest w gruncie rzeczy, jak sobie człowiek uświadomi, to strącanie pomnika Adama Mickiewicza, to jest jeden z najbardziej dramatycznych momentów w takim historyzoficznym poczuciu, nie wiem jak to nazwać, naszej tożsamości pełni. To strącenie tego pomnika i ta fotografia jest niesamowita. I tak sobie pomyślałem, że ten pani tekst jest niesłychanie ciekawy z tego punktu widzenia, że tak, z jednej strony mamy coś, co jest właściwie zakłóceniem tej przestrzeni. Ten pomnik zakłóca tą przestrzeń. Jak się widzi z drona ten rynek krakowski pusty i stoi ten pomnik, to jest absolutne zakłócenie tej przestrzeni. Jak sobie pomyślałem, że z drugiej strony stanie Kościuszko, widać go na makiecie, na widokówkach, i u wylotów z każdej 11 ulic kolejne pomniki, to masakra, to by było coś niewiarygodnego. Postawienie pomnika Adama Mickiewicza od strony Siennej i Sukiennic, właściwie zmieniło tą przestrzeń całkowicie. Znaczy, to jest rynek podzielony tym pomnikiem na z jednej strony Sukiennic i na drugą. To jest inny rodzaj przestrzeni. Fotografia to czuje, a zwłaszcza z góry. Ale z drugiej strony ten pomnik jest w gruncie rzeczy centralnym momentem Polski. Centralnym, to znaczy nie ma, jeżeli by dzisiaj kogoś zapytać, zrobić konkurs, czy plebiscyt, co jest takim centrum Polski, myślę sobie, że bardzo dużo odpowiedzi by było centrum Krakowa z Mickiewiczem, który nigdy w Krakowie nie był. I ten strącany pomnik w roku 1940, i ten równolegle do ulicy, ta figura równolegle do płyty rynku, to jest coś strasznego. I pomyślałem sobie, to zdjęcie właściwie w jakim sensie centralnym elementem tego mojego albumu, bo jakby to powiedzieć, okazało się, że ten Mickiewicz, który w Krakowie nie był, który zakłóca tą przestrzeń, staje się najważniejszym elementem tej przestrzeni. To coś niesamowitego. I nawiasem mówiąc, zapomnieliśmy o rocznicy, ponieważ w tym roku upływała, w roku 1950, o ile dobrze pamiętam, pomnik wrócił na Coku. Czyli mamy okrągłą rocznicę. I to rzeczywiście jest coś niewiarygodnego. I teraz sobie pomyślałem, że kolejnym takim albumem byłoby o pomnikach w centrum Krakowa. I tutaj pani Moniko, już się, jakby to powiedzieć, przymilam i chciałbym o to poprosić, bo nagle się okazuje, że te pomniki w centrum Krakowa są niesłychanie, jakby to powiedzieć, żywotnym i ciągle nierozegranym tematem. Patrzę pod kątem tematu. I ten rozwalany pomnik Mickiewicza i powrót tego Mickiewicza, który, jak powiadam, nigdy w Krakowie, to jest coś niesamowitego. To jest, nawiasem mówiąc, na tych zdjęciach archiwalnych, które pani tam zamieściła, są ludzie. I tam jest, ja tam policzyłem, tam jest około 400 osób. I one stoją spokojnie i coś niesamowitego, ten spokój tych ludzi. To jest z punktu widzenia fotografa, to jest coś niesamowitego. Co oni myślą, co się dzieje, na czym to polega, jaka jest historia tego wszystkiego. Tam były przygotowania do zwalenia tego pomnika, te figury, które nie wiem, gdzie one lądowały w końcu, w jakichś magazynach. To wszystko powróci. Coś nie, to jest osobna, duża historia. Ale z drugiej strony, jak myślę o tych pomnikach, które miałyby stanąć na rynku krakowskim w ilościach nieomalże hurtowych, to muszę powiedzieć, że to dzisiaj byłby z tym problem. Co do Mitoraja, chcę pani powiedzieć też,
Powiem pani tak, to było jedno z najlepszych moich przeżyć rynku współczesnego, ta wystawa Mitoraja. Ja chodziłem z Mrożkiem rano po rynku, we wczesnych godzinach porannych, bo to światło było, robiłem mu tam portrety i muszę pani powiedzieć, że byliśmy z Mitorajem zachwyceni. To w ogóle, to nagle się okazało, że ta przestrzeń Krakowa, tego rynku jest fenomenalnym miejscem wystawienniczym, ale naprawdę fenomenalnym. I Mrożek, to zdradzę państwu, mówi tak, panie Andrzej, niech pan popatrzy na tego paskudnego Mickiewicza na tle tego Mitoraja. Dobrze, jego odczucie estetyki, ale poczucie estetyki. Ale to było coś niesamowitego. To było naprawdę fantastyczne. Czy ten Mitoraj, który tam obecnie stoi przy rynku, ja mam do tego niesłychanie pozytywny stosunek osobiście, do tej figury. Ale nie dlatego, że on tam się może jakoś mieści całkowicie w tej strukturze, ale to jest jedno z najbardziej centralnych miejsc turystycznych w Krakowie. Przecież ilość dzieciaków, które tam łażą od środka. Pokażcie państwo pomnik na świecie, który jest właściwie obiektem dziecięcej zabawy i fascynacji od środka, od głowy. No to ja czegoś takiego nie ma. On już jest tak wylizany tam tymi ruchami rąk, butami, nie wiem, tym tam. Ja się zastanawiam, kiedy on się tam zwali, czy on jest dobrze umocowany. Ale to jest naprawdę fantastyczne. Ale to jest moje odczucie, ale ja wiem, że cała masa ludzi się buntuje przeciwko temu. I ja mam świadomość tego i jakby to przyjmuję. Mi na mój słuch estetyczny wszystko w porządku. I to wszystko jest czas. Pani Katarzyna mi uświadomiła właściwie coś, co jak wędrowaliśmy po wieży ratuszowej, że tak naprawdę te dzwony nasze krakowskie i centrum i dookoła centrum, to pani mi to wytłumaczyła i opowiedziała. To jest coś niesłychanego z punktu widzenia, ja tego nie miałem świadomości, że ten sam dźwięk, ta sama melodia dzwonu brzmiała tak samo dla ludzi kilkaset lat temu, jak i dla dzisiejszych. To znaczy, to jest coś, co się nie zmienia. To znaczy uderzenie serca o dzwon, czy tam z boku się uderzało, brzmiało tak samo 100 lat, 200 lat, 300 lat, jak i teraz. No to jest poczucie ciągłości czasu. To jest czas. Tak na dobrą sprawę ta pandemia pokazała coś niewiarygodnego. Mianowicie jak się fotografuje rynek krakowski, w tym albumie jest dosyć sporo zdjęć pandemicznych. Nawet powiedziałbym, że ten w ogóle cały album zrobił się pandemiczny. To jest coś, co pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze niezmienność tej przestrzeni, a z drugiej strony takie poczucie czegoś, co jest oddechem czasu. Oddechem czasu, który jest albo w dźwięku, albo w pewnych takich szczegółach, które są do przeżycia przez każdego indywidualnie. Bo myślę sobie, że każdy z nas na rynku, kto tam był na rynku wielokrotnie, czy tam stukrotnie, albo nawet raz, przeżywa ten rynek absolutnie indywidualnie po swojemu. Zdaje się, że się rozgadałam. Tyle, dzięki. Bardzo dobrze. Ja poprzez to pytanie o pandemię COVID właśnie chciałam przejść do tematu czasu i do tematu tego nadtytułu i tak w tej pana bardzo bogatej wypowiedzi gdzieś tam to wybrzmiało. To może zostały nam już tylko 3 minuty tak naprawdę, więc jeszcze takie krótkie pytanie do autora zdjęć, jeszcze raz do pana Andrzeja Nowakowskiego. Do kogo według pana kierowany jest ten album? Czy on jest dla mieszkańców Krakowa, czy dla Polaków, czy dla turystów? Czy nie myślał pan o... Nie, to mi pani zadaje to pytanie, które nie chciałbym, żebym pani zadała. To ja już widzę spór. Jak państwo obejrzycie ten album, to nie jest album typu Cepelia, no nie wiem, radosny lajkonik, nie wiem jakich skrótów jeszcze. To absolutnie tak nie jest. To jest zapis Krakowa, który nie mieści się w kategoriach turystyczności, cokolwiek to słowo znaczy. To jest Kraków, który nagle się okazuje dla mnie samego po wydaniu tej książki, bo każdy autor dopiero widzi po
wydruku, na czym to polega. Kraków, który no, jest inny, mówiąc najłagodniej, czyli taki, który nie mieści się w kategoriach, znowu użyję pewnej metafory, technokoloru. Czyli czegoś, co jest taką radosną pląsaniną turystyki w centrum Krakowa, której po prostu ja nawiasem mówiąc średnio znoszę. Ale to, co odpowiedziałam na początku, jest ważniejsze, mianowicie to jest ta wiedza, którą między innymi panie dostarczają w tej pierwszej części. To jest w gruncie rzeczy, tak sobie uświadomiłem, że ja trochę się przewiozłem na tekstach, które zostały pomieszczone na początku, między innymi pań. Czyli krótko mówiąc, to jest pełna wiedza. Ona oczywiście nie jest pełna w sensie ścisłym, ale to jest wiedza, która o Krakowie, tak po mojemu, chyba nigdy w jednej publikacji nie została zebrana tak razem. Przesadziłem może, bo oczywiście istnieje mnóstwo publikacji o rynku krakowskim, mnóstwo, ale nagle mam takie poczucie, że jak na przykład byście Państwo prześledzili kalendarium miasta Krakowa, to zajmuje kilkanaście stron, to nagle to kalendarium uświadamia, jakby to kalendarium było na początku, jakbym znał to kalendarium, to pewnie bym tego nie zaczął robić, tego projektu, bo to jest po prostu niemożliwe. To jest tak eklektyczne i tak duże, i tak polifoniczne, i tak jakby wielowymiarowe, że tego się nie da ująć w pewną wspólną formułę. Starałem się ująć to w tych zdjęciowych fragmentach tą pandemicznością. Tak, to jest zapis czasu, który mi był dany, który był nam dany. Ale Kraków, to jest paradoks na koniec. Kraków w pandemii jest piękny. Jest piękna przestrzeń. Nie ma ludzi, nie ma przede wszystkim dookoła tej masy stolików, tego śmiecia, który jest związany ze stolikami, z ogrodzeniami. Nagle się okazuje, że to jest przepiękna, niewiarygodnie czysta architektonicznie przestrzeń, która do takich rzeczy jak Mitoraj się świetnie nadaje. Dzięki. Bardzo dziękuję. Czas nam się już kończy, więc chciałam tylko podsumować, że faktycznie, tak jak pan Andrzej Nowakowski wspomniał, ten album jest przy całym swoim pięknie fotografii i swoim kronikarskim charakterze, można powiedzieć, jest pewną kroniką 2020 roku, tego szczególnego i na swój sposób dramatycznego roku. Jest też ogromną, ogromną skarbnicą wiedzy z gigantyczną bibliografią. Tak naprawdę każdy z artykułów opatrzony jest wielką bibliografią, więc może służyć jako zarówno estetyczna przyjemność przy oglądaniu zdjęć, jak i materiał do zgłębiania wiedzy na temat Krakowa, na temat historii, na temat krakowskiego rynku. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze na sam koniec chciałabym złożyć panu Andrzejowi Nowakowskiemu życzenia z okazji imienin. Wow. Tutaj pani Katarzyna Winiarczyk przypomniała mi przed spotkaniem, że dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, więc serdeczne życzenia. Cieszę się, że jeszcze pan Marek Sosenko do nas dołączył na koniec, bo na chwilę pan zniknął, ale udało się... Miałem jedno zdanie chociaż powiedzieć ważne, że Kraków i rynek krakowski to jest miasto ludzi, ludzi wielkich, znanych, wspaniałych. Niektórzy doczekali się swoich pomniczków, chociażby jak Piotr Skrzynecki, ale już nie spotykam... Nie z w albumie. Razina, ani nie spotykam profesora Krawczuka, który do nieistniejącej już w tej chwili księgarni tuptał i kiedyś moja żona śmiała się, bo pyta się Krawczuk, gdzież pan, panie Marku, idzie? Ja mówię, no idę zobaczyć książki. To chodźmy, wejdźmy do środka. Ja mówię, nie, mnie już nie wolno kupować książek, mogę je tylko wąchać. No to chodźmy, powąchajmy razem. I takich ludzi ubywa troszkę w Krakowie, ale inni wspaniali ich miejsce zajmują. I tym wspaniałym akcentem i podsumowaniem kończymy dzisiejsze spotkanie. Ja jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie panu Andrzejowi Nowakowskiemu, pani Katarzynie Winiarczyk, pani Monice Rydiger i panu Markowi Sosence.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie i zapraszam na kolejne spotkania wokół albumu Czas, Rynek w Krakowie. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.